Kłaniam się, nazywam się Jan Nowicki. Chciałbym serdecznie pozdrowić słuchaczy radia Niewidzialni FM. Niewidzialni FM. My life, my style. Witam i zapraszam do wysłuchania programów tworzących ramówkę naszego radia. Niewidzialni FM. Reklama. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, możesz zawsze na nas liczyć. Bankowość elektroniczna BZWBK 24 Internet, dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku, a także sieć oddziałów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Bankomaty przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Obsługa bez barier to program Banku Zachodniego WBK, adresowany do osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na www.przyjaznybank.bzwbk.pl. Niewidzialni myślnik leszno.pl. Ludzkie historie, aktualności, miasto bez barier. Niewidzialni myślnik leszno.pl. Portal dla niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i ich bliskich. Niewidzialni myślnik leszno.pl. Najbardziej lokalny w Polsce portal dla osób z niepełnosprawnością. Czytał Tomasz Knapik. Lespin. Konfekcjonowanie, usługi czystości, usługi ochrony, kontrola i windykacja. Lespin. Leszno, 17 stycznia 90. Telefon 65 529 55 44. www.lespin.com.pl. Kalejdoskop. Wydarzenia, opinie, komentarze. Program zaprasza Bank Zachodni WBK. Bank przyjazny niepełnosprawnym. www.przyjaznybank.bzwbk.pl. Niewidzialni FM, Solaris Bus i Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie prezentują Osoba z niepełnosprawnością w transporcie miejskim. Pierwsza polskojęzyczna publikacja na temat transportu miejskiego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Osoba z niepełnosprawnością w transporcie miejskim. Analizy, dane statystyczne, komunikacja miejska dawniej i dziś. Więcej informacji na portalach grupy Niewidzialni. Podróż bez barier. Pojazdy szynowe PESA. Bydgoszcz Spółka Akcyjna. www.pesa.pl. Dołącz do nas. Weź udział w tworzeniu listy stadionów żużlowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Redakcja @niewidzialni.eu. Czekamy na Wasze opinie, uwagi i spostrzeżenia. Grupa Niewidzialni. Tworzymy świat bez barier. Reklama. Niewidzialni FM. Niewidzialni FM. Na program zaprasza Bank Zachodni WBK. Bank przyjazny niepełnosprawnym. www.przyjaznybank.bzwbk.pl. Kalejdoskop. Wydarzenia, opinie, komentarze. Kalejdoskop. Na program zaprasza Bartosz Szpurek. Wygrałem taki wielki konkurs ogólnopolski, w którym startowało blisko 4000 osób z całej Polski. To był rok 52. W tym konkursie, który trwał 5 tygodni, startowało masę osób z całej Polski. Było szereg etapów. Trzeba było przejść przez pierwszy etap, który polegał po prostu na tym, żeby sprawdzić, czy ktoś ma głos jakikolwiek, czy się nie jąka, czy mówi prawidłowo w języku polskim. Potem były etapy coraz trudniejsze. Sprawdzanie znajomości muzyki, czy umiejętność przeczytania jakichś nazw zagranicznych, prawda, w obcym języku. W tym etapie tak samo odpadło 3/4 osób. Potem były już następne etapy, które polegały na prawidłowej interpretacji tekstu.
pamiętam, że ja wybrałem tekst taki filozoficzny, dlatego że mnie zawsze filozofia interesowała. To był dosyć trudny tekst profesora Ajdukiewicza. Wydaje mi się, że ten tekst bardzo się spodobał jury. Potem były już takie pytania dotyczące mojego wykształcenia, mojej orientacji w sytuacji ogólnopolitycznej kraju. Pamiętajmy, że to był okres dosyć trudny, bo to był okres pełnego stalinizmu, 52 rok. W końcówce tego konkursu zostało nam 8 osób. Te 8 osób jeszcze było poddane takim ćwiczeniom już praktycznym, ale już na terenie radio. Wtedy radio mieściło się wszystkie programy, ale było wtedy tylko 3 programy. Na Myśliwieckiej 6 osób przeszło ostatni ten etap, prawda? I 6 osób zostało przyjętych do radia na praktykę. Po tej praktyce nam zaproponowano, że możemy zostać speakerami albo lektorami Polskiego Radia. Ja wybrałem zawód speakera, bo mi się bardziej to podobało. Praca speakera Polskiego Radia polegała na tym, że prowadziło się wówczas program. Przez parę godzin zapowiadało się tę muzykę, która miała iść według odpowiedniego programu. Zapowiadało się audycje literackie i czytało się wiadomości. Nagrywałem książki. Dowiedziałem się od jednego ze speakerów, od Jerzego Bokiewicza, który już trochę wcześniej zaczął współpracować ze Związkiem Zawodowym przy nagrywaniu książek, a jeszcze wcześniej od Jerzego Bokiewicza taki bardzo jeszcze zasłużony speaker, który się nazywał Bohdan Zalewski. On był właściwie pierwszym lektorem książek dla niewidomych z ramienia, można powiedzieć, Polskiego Radia. Pamiętam, że to było nie w studiach na ulicy Konwiktorskiej, gdzie mieściły się te studia w Związku Niewidomych, ale on jeszcze wtedy nagrywał na ulicy Widok. Tam była sala nagraniowa, między innymi tam się mieścił jakiś oddział związku. Wtedy się nagrywało już na kasetach. Nagrywało się na dużych taśmach, takich radiowych, na tak zwanych szpulowych i potem z tej szpuli przegrywało się na kasety. Taka sesja nagraniowa trwała 2 godziny. Można było nagrać wtedy mniej więcej połowę, czyli godzina, prawda? Czyli to była jedna kaseta. To były przeróżne książki, nie tylko z literatury pięknej, ale również podręczniki. Podręczniki dla niewidomych kształcących się na wyższych uczelniach, ale również i w technikach. W sumie ktoś tam obliczał, nagrał pan 530 książek. Była taka audycja telewizyjna, w której poproszono kilka osób znanych z głosu. Poproszono kilku lektorów i speakerów z Polskiego Radia. Wśród nich ja się znalazłem. Była taka rozmowa z panem Najsztubem, z panem Żakowskim. Czy panu się podoba ta zapowiedź, który się z nich spytał? Zapowiadają stację w metrze. Powiedziałem, nie, no strasznie to brzmi, bo to była jakaś zupełnie nieprofesjonalna nagrywana. Bardzo nieporadne, takie drzwi się zamykają i tak dalej. No to bardzo niedobre to było, męczące nawet. Ja powiedziałem, że nie, no fatalnie to brzmi. Jeśli metro ma ochotę, to naturalnie proponuje, że ja mogę to zrobić wtedy zupełnie bezpłatnie, jeśli tak można powiedzieć. Mogę to nagrać tę stację. Któryś z redaktorów z Gazety Wyborczej, pan Kwaśniewski, powiedział, to ja się panem zajmę, pojedziemy do metra i zaproponuje pan im tę rzecz. Mówię, doskonale. I oni powiedzieli, no naturalnie, świetnie, bardzo proszę. Wtedy nagrałem im stację, naturalnie nie wszystkie, bo to było wtedy jeszcze metro chodziło tylko do Politechniki. Ale muszę powiedzieć, że nie byłem zadowolony z tego głosu. W tych wagonach sprowadzonych z Francji, oni tam sami ustawili siłę tego głosu. I głos jest strasznie ostry. Ja jak jadę tym francuskim wagonem, to zatykam sobie uszy. Tak głośno ten mój głos tam hałasuje. W tych wagonach rosyjskich była możliwość przyciszenia tego głosu i on jest dużo łagodniejszy. Łagodniej brzmi i lepiej się tymi wagonami jeździ. Kalejdoskop. Wydarzenia, opinie, komentarze. Reklama.
WTZ, jedyne w Polsce czasopismo skierowane do środowiska ośrodków terapii zajęciowej. Docieramy do ponad 3000 osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Chcesz zostać naszym czytelnikiem? Wejdź na www.wtz.pl. Zapraszamy do współpracy. WTZ, ogólnopolski magazyn ośrodków terapii zajęciowej. Niewidzialni FM. Ludzkie historie, wydarzenia, opinie, komentarze. Niewidzialni FM. Radio internetowe nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Kalejdoskop, sport, magazyn żużlowy. Zobaczyć świat przez dotyk. Niewidzialni FM. Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Podróż bez barier. Pojazdy szynowe PESA. Bydgoszcz Spółka Akcyjna. www.pesa.pl. Dobra wiadomość od portalu niewidzialni-leszno.pl. Szukasz informacji na temat instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w Lesznie? Skorzystaj z bazy danych naszego portalu. niewidzialni-leszno.pl. Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Reklama.